Mrówki stworzyły wspaniałą broń z zapałek i wykałaczek i wkrótce rozpętają wielką wojnę. Kto ma szansę przeżyć, dowiedz się ze streszczenia filmu Robaczki z Zaginionej Doliny. Małżeństwo przyjeżdża na leśną łąkę na piknik. Kobieta jest w ciąży i nagle zaczyna rodzić. Mężczyzna od razu prowadzi swoją ukochaną do samochodu, zostawiając na łące koc z różnego rodzaju pysznościami. W lesie żyje wiele owadów. Wśród nich znajdujemy parę biedronek, które właśnie w tej chwili rodzą dzieci. To trójka uroczych dzieci. Ich ojciec i matka uczą je latać, ale dzieci mają pewne problemy. Nagle jedna z biedronek słyszy czyjś śmiech. To wredna mucha. Dokucza dziecku i odciąga je coraz dalej od rodziny. Inne muchy podążają za nimi. Przerażone dziecko rozbija się o skałę i wpada do jakiegoś dołu. Zadowolone muchy odlatują. Widzimy, że biedronka straciła jedno ze skrzydeł i nie może już latać. Uciekając przed deszczem i nocnymi koszmarami, dziecko chowa się w dziwnym pudełku. O świcie okazuje się, że biedronka dotarła na miejsce pikniku i siedzi teraz w kolorowym pudełku z rafinowanym cukrem. Wszędzie są setki owadów, które próbują ukraść wszystkie smakołyki z pikniku. Ciasteczka, chipsy, jagody, owoce, a nawet pudełko zapałek. Grupa czarnych mrówek zmierza na miejsce piknikowe. Niosą liście i żołędzie, ale wygląda na to, że jest tam coś ciekawszego. Wiodąca mrówka podchodzi do kolorowego pudełka i zagląda do środka. Próbuje cukru i jest szalenie podekscytowana. Biedronka obserwuje go z zainteresowaniem. Mrówka gwiżdże, a jej przyjaciele natychmiast rzucają się do kolorowego pudełka, upuszczając liście i żołędzie. Podnoszą je i zabierają, więc biedronka też jedzie na wycieczkę. Mrówki chcą dostarczyć cukier do mrowiska i poczęstować swoją królową, ale ich podróż jest bardzo długa i wymagająca. Po drodze owady upuszczają pudełko z urwiska, a kawałki cukru rozsypują się po skałach. Mrówki zbierają wszystkie kostki i wkładają je z powrotem do pudełka. Biedronka również opuściła pudełko podczas upadku, dlatego leży na ziemi. Mrówki podchodzą do niego i z zainteresowaniem przyglądają się niespodziewanemu pasażerowi. Biedronka uwalnia trujący gaz, przez co jedna z mrówek traci przytomność. To dziecko wie, jak się bronić. Nagle na skałach pojawia się ogromna zielona jaszczurka. Przerażone mrówki chowają się za kostkami cukru. Tymczasem biedronka wpada do pudełka i chowa się w środku. Jaszczurka ma zamiar zjeść jedną z mrówek, ale nagle z pudełka wydobywa się jakiś dźwięk. To piszczenie biedronki. Przerażona jaszczurka natychmiast ucieka i chowa się między skałami. Mrówki dziękują biedronce za uratowanie ich i proponują wspólną podróż. Wkrótce zostają zauważeni przez stado czerwonych mrówek. Ci drudzy z zainteresowaniem przyglądają się kolorowemu pudełku i postanawiają je zabrać. Co więc powinni zrobić? Wrogowie są znacznie więksi i silniejsi. Dowódca czarnych mrówek oferuje czerwonym mrówkom jedną kostkę cukru. To jednak nie wystarczy i tu zaczyna się pościg. Czarne mrówki tak się spieszą, że spadają z urwiska z cukiernicą, a wrogowie gonią je w puszce po napojach. To prawdziwy roller coaster. Zarówno cukiernica, jak i puszka spadają coraz niżej i ostatecznie lądują w górskim potoku. Pościg trwa nawet na wodzie. Czarne mrówki przechylają cukiernicę i zwinnie manewrują między skałami. Jednak czerwone mrówki w puszkach nadal je wyprzedzają i taranują pudełko. Biedronka wpada do wody i od razu jest ścigana przez drapieżną rybę. Nasze dziecko zaraz dostanie się do jej buzi. W ostatniej chwili małemu bohaterowi udaje się tego uniknąć. Czarne mrówki trzymają się nawzajem, tworząc jakby linę i schodzą do wody, aby uratować swojego towarzysza. Udaje im się chwycić dziecko i podnieść je z powrotem do pudełka. Przed nimi jednak ogromny wodospad. Co oni mogą zrobić? Wszystkie mrówki pilnie czołgają się do pudełka i przygotowują się do upadku. Ogromna ryba i puszka czerwonych mrówek spadają za nimi. Nawiasem mówiąc, ci drudzy mają mniej szczęścia. Puszka tonie, a owady muszą opuścić swój statek, aby nie utonąć. Jednak są zdeterminowani, by kontynuować pościg. Pudełko z cukrem osiada na mieliźnie i utyka między skałami. Mrówki wyciągają wszystkie kostki cukru na brzeg i kontynuują podróż bez kolorowego pudełka. Jedna mrówka ciągnie samodzielnie aż 6 kostek cukru. Co za siłacz! Biedronkę rozprasza jakiś hałas i dostrzega na łące wiele różnych owadów. Najwyraźniej jego mama i tata, bracia i siostry są wśród nich. Nasz mały bohater chce do nich polecieć, ale nie wyrosło mu jeszcze skrzydło i od razu spada w dół. Rodzina odlatuje bez niego. Nasza biedronka wraca do swoich nowych przyjaciół. W tym czasie czerwone mrówki znajdują skrzynkę w strumieniu, chwytają trop i kontynuują pościg za czarnymi mrówkami. Nadchodzi wieczór, mrówki zatrzymują się i otaczają stos cukru, aby go zabezpieczyć. Jednak w ciągu dnia stały się tak zmęczone, że mocno zasypiają. Tylko dowódca mrówek i biedronka wspięli się na skałę i obserwują sytuację, podziwiając ogromny księżyc.
Mrówka próbuje nauczyć swojego nowego przyjaciela mrówczego języka, ale Biedronka nie jest w tym zbyt dobra. Nadchodzi poranek. Pierwsze budzą się czerwone mrówki. Pociągają nosem i znów łapią trop. Tymczasem czarne mrówki wznawiają swoją podróż do mrowiska. Biedronka zauważa pościg i ostrzega dowódcę mrówek przed niebezpieczeństwem. Zaraz zostaną wyprzedzone. W tym czasie bohaterowie stają przed kolejnym wyzwaniem. Muszą przejść przez ruchliwą ulicę. Czerwone mrówki przestraszyły się i rozbiegły się w różne strony, ale czarne mrówki bohatersko kontynuują swoją podróż. I prawie wpadają pod koła żółtego samochodu. Samochód dosłownie po nich przejeżdża. Na szczęście są bardzo malutkie. Wreszcie mrowisko pojawia się przed nimi. Mrówki wciągają cukier do środka i zapraszają Biedronkę do siebie. W tym samym mrowisku życie tętni, a każdy ma swoje zadanie do wykonania. Niektóre mrówki ciągną nawet wielkie jabłko z gąsienicą. Inne mają żołędzie, jagody i rozmaite liście. Wszyscy przynoszą swoje łupy królowej, a ona z aprobatą kiwa głową. Jedna z naszych mrówek pojawia się z kostką cukru. Królowa i jej dzieci ze zdumieniem patrzą na prezent. Potem zjada kawałek i jest tak zachwycona, że natychmiast składa wielką górę jaj. Tymczasem czerwone mrówki szaleją ze złości. Zbierają armię mrówek i opowiadają swojej królowej o kostkach cukru. Żąda od swoich żołnierzy ataku. Miliony czerwonych mrówek wyruszają w drogę. Nadchodzi wieczór. Czarne mrówki wpuszczają ostatniego żołnierza i zamykają mrowisko. W nocy nasz mały bohater zauważa, że jego złamane skrzydło odrosło. Teraz znów może latać. Dziwny hałas budzi mrówki. Wyglądają z mrowiska i uświadamiają sobie, że ze wszystkich stron otaczają ich wrogowie. Jest ich niewiarygodna ilość. Czerwone mrówki robią proce i rzucają kamieniami, kasztanami, a nawet wykałaczkami w mrowisko, robiąc w nim duże dziury. Czarne mrówki reagują, upuszczając waciki i pigułki, które natychmiast zaczynają syczeć, a z jakiegoś powodu nawet posypują solą swoich wrogów. Jeden z pocisków przebija mrowisko i zdają sobie sprawę, że tej bitwy łatwo nie wygrają. Królowa mrówek zwołuje naradę, po której bohaterowie udają się do magazynu w poszukiwaniu odpowiedniej broni. Jest tam ogromny stos petard i pudełko zapałek. W tym czasie czerwone mrówki używają szyszki jako taranu, aby wyłamać bramę mrowiska. Czarne mrówki otwierają pudełko zapałek, ale została w nim tylko jedna zapałka. To nie wystarczy. Dowódca mrówek wyjmuje ją i zapala ląd jednej z petard. Leci w niebo, wykonuje kilka piruetów, ląduje w tłumie czerwonych mrówek i wybucha. Niestety nie ma już zapałek, a wrogowie kontynuują atak, wystrzeliwując kolejne pociski i wyważając drzwi do mrowiska. Główni bohaterowie wpadają w panikę, a Biedronka przypomina sobie pudełko zapałek z pikniku. Może jeszcze tam być? Mrówki robią z banknotu samolot. Biedronka leci samolotem. Czerwone mrówki próbują otruć ją środkiem odstraszającym owady, ale Biedronce udaje się trzymać z dala od chmury trującego dymu. Gdy samolot spada, Biedronka leci dalej sama. Radzi sobie świetnie. Przelatuje nad górskim potokiem, kwietną łąką i skałami, na których żyje jaszczurka. Pije sok jagodowy, odpoczywa na grzybach i wreszcie wraca na miejsce pikniku. Na szczęście pudełko zapałek wciąż tam jest. Nasz bohater próbuje je podnieść, ale jest za ciężkie. Co powinien zrobić? Nagle pojawia się mały pająk i kradnie pudełko zapałek. Biedronka podąża za nim. W nocy pająk z zapałkami schodzi do jakiejś rury. Biedronka jest bardzo przestraszona, ale wciąż za nim podąża. Pająk zabiera zapałki do swojego domu. Biedronka zakrada się do środka i odkrywa, że na zapałkach robi pajęczynę. W tym momencie przez okno zagląda jakiś potwór. Łapie mackami Biedronkę i gdzieś ją ciągnie. Nasz mały bohater czepia się ramy okiennej, ale to nie potwór, tylko ogromna żaba. I to nie macka, tylko jej długi język. Żaba przewraca dom pająka do góry nogami, a Biedronce udaje się uwolnić. Tracąc przytomność, wspomina rodzinę. Biedronka odzyskuje przytomność na łóżku pająka. Gra na nakręcanych organkach, a następnie daje Biedronce ogromną, soczystą wisienkę. Ta zjada ją i piszczy z wdzięczności. Nasz bohater opowiada pająkowi historię o mrówkach, a on zgadza się dostarczyć zapałki. Biedronka odlatuje ze swoim cennym ładunkiem. Wychodzi z rury i leci przez leśną łąkę. W pewnym momencie nasz mały bohater słyszy czyjś śmiech. To te same wstrętne muchy. Dokuczają kolejnej ofierze. Biedronka upuszcza zapałki i kieruje się w stronę swoich przestępców. Wystrzeliwuje strumień trującego gazu w jedną z much, a następnie rozpoczyna prawdziwy wyścig, w wyniku którego łobuzy wpadają na przejeżdżający samochód i upadają na ziemię.
Cóż za słodka zemsta. Następnie nasz mały bohater spotyka inną Biedronkę na grzybku i całuje ją. Znajduje w trawie pudełko zapałek i leci do mrowiska. Jest prawie w ruinie, ale oto przychodzi Biedronka z zapałkami. Mrówki natychmiast zapalają petardy i atakują wrogów. Rozpoczyna się prawdziwy pokaz fajerwerków. Czerwone mrówki wycofują się w panice. Bohaterowie są szczęśliwi. Wygrali. Muszą jednak odbudować mrowisko, ale najważniejsze jest to, że królowa i jej dzieci są bezpieczne. A pożar, który wzniecili, gasi samolot ratunkowy. Po pewnym czasie Biedronka ma już własne dzieci. 5. Latają po kwiecistej łące razem z innymi owadami i cieszą się życiem. Czarne mrówki odbudowują swoje mrowisko. Teraz są najlepszymi przyjaciółmi Biedronki. Myślisz, że mrówki mogą podbić świat? Polub ten film i podziel się swoją opinią w komentarzach. Oglądałeś kanał Mówi Kot. Do zobaczenia wkrótce.